W dzisiejszym odcinku wraz z MWK-om zobaczymy, kto ostatni zostanie na wieży. Co to mniej więcej znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że osoba, która ostatnia zostanie, wygra fortunę. Naprawdę, fortunę. A osoba, która odpadnie, straci wszystkie itemy. Więc chyba myślę, że nie ma co przedłużać. Czas przejść do proszenia o łapek w górę. Więc zostawcie łapkę w górę, kamraci, aby ruchome piaski nigdy was nie pochłonęły. Jak zostawicie łapki w górę, to spadnie deszcz. Więc zostawcie łapkę w górę. Łapę w górę, już teraz. Dokładnie, więc słuchaj, MWK, ja sobie myślę, no, że po tym, jak powiemy, żeby ludzie weszli na twój kanał, wypadałoby zbudować wieżę. Tak. Ale nie z Dirta. Przed tym czekaj, bo... A, już mogę mówić. To, tak. Co miałem powiedzieć? No, nie wiem, co chcesz. Jakby... Cześć, nazywam się Marcin. Cześć, jestem Marcin. Lubię czasem sobie podjeść. Zapraszam na mój kanał. Tam jest seria z Doknesem. Słuchajcie, fajnie. Jak pod najnowszym odcinkiem MWK-i z Flatworth, właśnie zaczęliśmy nową serię na kanale MWK-i. Na ile łapek w górę miała być piosenka MWK-a? 5000, stary. Jak będzie 5000 łapek pod filmem MWK-i z Flatwortha, to MWK-a zrobi piosenkę, więc wbijajcie, zostawcie tam łapkę w górę koniecznie, to nas nie może ominąć. A teraz zaczynamy budować wieżę. Ej, oni dobiją te łapki. Tak, to wiem, to już. To tak jak z Pokemonami. Wybawiliście wilka z lasu. Ej, stary, ja mam taki spam w ogóle o Pokemony pod tą serią, że masakra, mordo. No tak, ale widzicie, nie zostawiajcie łapki w górę, więc zostawcie łapkę w górę lepiej pod tą serią, zanim ona zniknie. Zacznijmy od budowania wieży. Ja, stary, mieć wieżę? Ja ją zrobię komendą, wiesz? Tylko powiedz mi, myślę, że cobblestone, no, stone bricks. Ja bym włączył, no. Ja bym dodał jeszcze jakiś taki, wiesz, taki bogaty blok, tak żeby było Właśnie mossy stone bricks, żeby było na biednie. A, no dobra, niech będzie. Poza tym damy jeszcze może stone'a. Zróbmy na wielkość 15 kratek. Ej, i na wysokość... Ej, możesz jeszcze bedrock dać, stary. Na wysokość 100 kratek zrobimy tą wieżę? Ojeju. Wow, ej, ale oj, zacka. Oj, właśnie, czekaj, bo ja... Nie, bo ja, wiesz co, ja zrobiłem źle. Ja chciałem, żeby ona była pusta w środku, a nie była niestety. A, zrobiłeś wypełnieniem. O, dobra, proszę bardzo, jaką mamy ogromną wieżę. Ej, ładna. Kozacko to wygląda. Mi to się bardzo podoba. Na szczycie tej wieży będą gracze. Gracze, którzy jeszcze nie wiedzą, co się z nimi stanie. Ale będą gracze. Ale będzie grubo, mordy. Tak, normalnie, wlatujemy na górę. I teraz musimy sobie, stary, wyznaczyć środek mniej więcej. Dobra, czyli powiedzmy, tu jest środek tej linii, tu jest środek tej linii. Czyli teraz muszę sobie... Nie, bo ja tutaj chcę zrobić właśnie... Wiesz. Aha, no kumam, wiem. No. Wiem, co chcesz zrobić. Ale ja bym to zrobił jeszcze... Chociaż, dobra, nie, zrobię to tak. To było na 15 kratek szerokości. Dlatego teraz, powiedzmy, można zrobić cobweb, dobra. O. Co? Chleb? Lubię nie, chleb. Popatrz, coś takiego. Wow. Coś takiego, ej, no, normalnie, stary. I teraz patrz, i teraz robimy cyl 15 stone. Nie, na odwrót, cyl stone 15. O, ale to dobra. Daj niżej, właśnie, niżej, no właśnie, niżej. Wiem, za nisko, znaczy za wysoko. O, nisko, dwa za niżej i będzie kozak. Dobra, powiedzmy, że gdzieś tutaj. Rewelacja. I zrobimy nawet na 14 i mamy taką spoko. Dobrą strefę. Mamy naprawdę dobrą fajnie, strefę, z której fajnie. Widzowie nie powinni móc uciekać. No. Chyba? Jest fajnie. Nie, no nie dadzą rady, stary. Nie dadzą rady. A gdzie jest środek? Środek jest tutaj. Dobra, tutaj to wiesz jest, co? No. Ja jeszcze zrobię takie zabezpieczenie, bo oni tutaj lubią mi bardzo psuć plany. Dlatego bedroka, jeszcze, stary. Tak, właśnie zrobię warstwę z bedroka pod tym, żeby oni nie mieli gdzie wpaść. Dokładnie, ej, ale nie ma w sumie... Ej, a co jakbym na samym dole tej wieży zrobił lawę? Ej, dobre, ej, to stary, dawaj, nie rób tego bedroka i stary, możemy zrobić challenge, żeby oni kopali, stary, wiesz o co chodzi? Tak, to też będzie można i zrobić. Na dole będzie lawa, stary, no. Dobra, jak mamy ktoś nie mamy pomyśli, stary, to wtedy zginie. Mamy dużo pięter, znaczy przynajmniej możliwość zrobienia dużej ilości pięter. No, przydałoby dlatego... się to oświetlić w ogóle, byku. Ale to nie, to na razie to tam zostaw, na razie zaczniemy od góry, możesz się do mnie tepnąć po prostu. Uh-huh. Ja piszę wiadomość, kto chce na odcinek, gdzie zostanie tylko jedna osoba, pisze na czacie MWK. Ale o, miło. Nie bierzcie itemów, bo stracicie. Tyle w temacie. Koniec ogłoszeń parafialnych. Teraz czekamy, aż się zaczną zgłaszać. Już się zgłaszają. Słuchajcie, widzowie, ten typ tutaj, on wygląda...
On wygląda podejrzanie. Tutaj cały czas doteleportowywuje graczy, ale wydaje mi się, że to koniec tepania. Mamy skład. To jest nasz cały skład na dzisiejszy film. To zaczyna się dobrze, więc słuchaj, ja mam pomysła. No. Zacznijmy od pierwszego wyzwania. Słuchajcie, teraz będę... To spadnie, ten odpada. Ej, ale czekaj, co oni się biją? Tak, biją się, no. To weź parter, jak ktoś będzie bił, jak ktoś będzie bił, to dyskwalifikacja. Oj, cyk. Ej, co tu papuga robi? Tu papuga jest w ogóle, nie stary. Nie wiem, stary, ale ja tutaj... Ej, ja mam wrażenie, że ta papuga wygra, nie? No, to jest sobie całkiem realne. Ej, stary, słuchaj, teraz ja tutaj chodzę, wszędzie bloki rozwalam pod nimi, widzisz? No, delikatnie troszeczkę jak ty jesteś na dole. Ty jestem na dole, no. Ej, to mordo, może ty idź od góry, ja będę rozwalał, nie. Ty będziesz rozwalał? Nie, ja będę patrzył, stary, jak ktoś spadnie, będę widział. A, w sumie fakcik, no dobra, okej. Okay. To ja tutaj obserwuję. Okej, okay, to obserwuj też. Ja na razie tutaj... Ja wam mówię, team papuga. Papuga wygra, stary, na bank. Tutaj jest miejsce, gdzie jest... O, spadł ktoś! Spadł ktoś i zginął. Dobra, jedziemy. Jeszcze kolejna osoba musi odpaść. Stary, bardziej po bokach możesz, bo ludzie jakby nie biegają po środku. Po bokach tak bardziej, wiesz, w kółko chodzą. Okej. Okay. O, właśnie tak, no. Okej, tak żeby zaraz stracili pewność, że już jest git. Tak. Bo cały czas w jednym miejscu jakby bloki ten. Ej, nie spadł. A nie myślałem, że ktoś jest spadł. Tutaj naprawdę mocno tu jest, no, jeżeli chodzi. Jest, no. Ej, o, kolejna osoba spadła, dobra, więc dwie osoby odpadły, dlatego też mogę już w tym momencie załatać. MWK, daj jedzonko. Ej, rzucić im żarcie? No stary, jeżeli lubisz okarmiać widzów. No dobra, niech będzie. Ja na przykład nie lubię, więc im nie daję jedzenia. Ja im rzucam, ja mam dobre serduszka. Jeżeli chodzi o jedzenie, to zawsze się podzielę. No to dobrze wiedzieć. Dobra, naprawiłem podłogę, jedziemy do drugiej konkurencji. Żarcia, bo będą grubi. No będą grubi, stary. Ja bym tutaj dbał o ich dietkę. No, następnym razem dam im marchewkę, nie mięcho. No, ej, oni chcą jeść, więc ja zrobię tak, że po prostu tutaj porostałem jakieś torty z jedzenia. Macie, zjedzcie sobie te torty. O, kto najszybciej zje tort challenge? Kto najszybciej zje tort? Tyle tortów im już chyba powinno wystarczyć. Nie, oni dalej te torty jedzą? No. Stary, no bo nie dokarmiasz widzów, stary, chodzą głodni. Powiedzmy. Teraz zróbmy inaczej. Kto się spali, odpada. I to będzie prosta sprawa. Ej, ale oby nikt nie spalił Jana, stary, bo będzie lipa. Dlatego. Ja teraz będę na niewidzialności latał z zapalniczką. Fire. Tak, fire. Będziemy oglądać, jak się palą i czy się w ogóle palą. Ej, mam gaśnicę w pogotowiu. A nie, oni muszą zginąć. Gaśnica w pogotowiu. No właśnie, bo oni mają ginąć, Marcin, to o to chodzi. Sorry, włączył mi się strażak sam. O, mamy osobę, która się pali. Tak, jara się, pali. Nawet więcej niż jedną osobę. Dobra, to obserwuj, czy ktoś zginie. Oni przestają się ten palić. Ej, oni gaszą ten ogień w ogóle, stary. O nie. Ej, nie przemyśleliśmy tego. Nie. Mogliśmy zrobić, że będzie dyskwalifikacja za gaszenie. Dobra. Może napisz tak. Dobra, nie wolno gasić ognia. To ja już mam tutaj jednego delikwenta, którego... Dobra, to nie, to bo od teraz, stary, dopiero jest wiadoma zasada, więc jak teraz ktoś zniszczy ogień, to po prostu zabij takiego delikwenta, to już będzie auto dyskwalifikacja. Tutaj sobie po prostu latam i rozsiewam dalej ten ogień wszędzie. Tutaj ktoś stoi w miejscu, a ty co? Co stoisz w miejscu? A ty? Nie ogarnęła, co się stało? O raju, dobra. Ej, ale to jest naprawdę trudna konkurencja, by zginąć jakby. Troszeczkę. W sensie nie, no bo ten ogień jest taki, wiesz co, jakby ktoś prędzej spadł do lawy, stary. Jakiś fioletowy bije. Ty fioletowy? Tobie dam więcej ognia. Który fioletowy? To? Nie wiem, jakiś gość, ja tutaj zacząłem palić na siłę. Dobrze. O to chodzi, trzeba palić na siłę. Tak. Nie, mi się wydaje... Ej, jakby nie patrzeć, nikt nie zginął, tak, stary. Dobra, nie, to inaczej nikt zróbmy. Totalnie, stary. Inaczej zróbmy, stary. Weźmy tutaj Blaze jakiegoś, postawmy, on lepiej będzie podpalał niż ja. Może nawet nie jednego, pomysł, ale to trzy? Jest dobry pomysł. No, może nawet trzy Blaze'y? Dobra. Ej, ja myślę, że teraz zginie o wiele więcej osób, stary. Oj, już są popodpalani, no. Ej, ja proponuję jednego zabić, a chociaż nie, oni też mogą je zabijać w zasadzie, stary. No w teorii tak. Ej, ktoś o, to zginął, dobra, rywalizacja udana. Zabijmy nasze. Zabijamy tutaj. Te? Dobra. Zabijamy je, no. Zabijanko. To jakaś dziewczyna przyszła też je zabijać. Fiolet bije, dobra, cały czas. Czaj. Nie będzie mi tu bił ludzi, zabiłem go już. O, właśnie to był ten. Jakby. A, ty go dałeś bana, mu dałeś? Nie, ty go zabiłeś. A, myślałem, że dasz mu bana, stary, żeby tak już więcej nie robił. Dobra, damy im tutaj jedzenie na środek, macie torty, zjedzcie sobie. To jest to.
zgłodniali wszyscy. Ej, ale cieszę się, że ten Steve rozmazany dalej żyje, stary. Rozmazany Steve? Mi się wydaje, że ten tak, rozmazany on Steve, on jest moim faworytem, stary. On wygląda, jakby miał... On wygląda, jakby miał, co się dzieje. On wygląda, stary, jakby miał oczy dookoła głowy, dosłownie. No, jakaś taka żaba. Trochę ta, no. Żabson? Żabson, to ty! Oj, w sumie trochę pasuje, mordę, jak nie patrzę. Trochę pasuje, tutaj jakąś dziurę zrobiłem, ale dobra, to nie jest chyba ważne. Ej, stary, zróbmy może teraz jakiegoś parkura? Parkura? Jak ktoś spadnie, stary, ale to zróbmy inaczej. Spadnie do lawy. To zróbmy... Parkur w dół, jakby nie do góry, wiesz o co chodzi? To zróbmy, stary, ja mam pomysł, jak to zrobimy. No. Zróbmy na dole, stary, dobrą i złą lawę. Wiesz, co znaczy dobra i zła lawa? Że jedna pali, a druga też pali. Nie, że jedna pali, a druga to papieżka, czyli tylko... Przepala dwa razy, uwaga. Przepala dwa razy. Okej. Gdzieś tutaj muszę sobie taką siatkę teraz zrobić. A co ty kmi... A, bo ty jesteś pod tym, nie? No, tutaj jestem. Zrobię jedną dziurę i zobaczymy, czy ktoś się otwarzy skoczyć tędy, co? Zobaczymy, może będzie jakiś śmiałek, stary. Zrobiłem jedną dziurkę. Zobaczymy, czy ktoś wpadnie. Ej, stary, ja mam pomysła. A co jakby zrobić takiego baita, że jest lawa i woda, ale jak ktoś skoczy do wody, to faktycznie wygrywa i że to nie jest żadna podpucha? Git. Fajny bejcik, no. Że woda pali, a lawa nie, tak? O to ci chodzi? No właśnie nie, właśnie, no. Właśnie żeby to nie był taki bait, żeby wszyscy myśleli, że to chodzi, że a, ty bym jest do lawy, to będę lepszy, a tu się okaże, że nie ja ten. Rozumiem. No ta, czaję. No spoko. Tylko, że nie fajnie mi się to... Dobra, może inaczej to muszę inaczej zrobić. A ja zrobiłem jeden otwór i liczę na to, że ktoś do niego wpadnie. Co, dziurę zrobiłeś tam na górze, wydrążyłeś w takim sensie? Jedną na środeczku, stary, jedną, oj. Jestem ciekawy, czy ktoś tu skoczy, stary, nie? Oj. Ej, dobra, wyleję tu wodę, stary. Zobaczymy, czy ktoś wejdzie do wody. Jak wejdzie, to mu odetnę wodę, stary. Jezu, jakie znęcanie się nad widzami, straszne to jest. Wodę? Co to znaczy? Przecież jego do domu mu wodę w domu odetniesz. Dawaj, wejdź ktoś tą wodą. Wejdź tą ktoś wodą, proszę. Tak, nie, to kurde, nie zdążyłem. A co tam? Jeszcze raz. Ten Wuka widzę, że próbujesz w jakiś niesportowy sposób zabić widzów i ich wykluczyć. Nie, no jednego tylko. Jak ktoś będzie ciekawy, co tu się dzieje, to zejdzie i już nie wróci. No w sumie tak. To jest straszne, ja wiem, ale stary, ciekawość to ciekawość. Set water. Dobra, tu jest water. Ej, dobra, bo tu a ewidentnie tutaj... mordo nikt nie jest zainteresowany. Weź tą wodę ten. Wziąłem już. Bo tutaj mi przeszkadza właśnie bardzo w tym momencie. No dobra, sorry, ziomeczku. O, jakieś dziury światło. Dziury gdzieś tutaj powydrążam, chociaż wiecie co, mogę zacząć. Ej, może stary glowstone'em tutaj coś dam, co? Nie. Nie? Wariaciku, mówisz nie, no to nie. Nie, dobra. Ej, ja to zrobię, stary. Myślę, czy inaczej to robić? Set water? Odbiło mi się obiadem. Dobre to było. To smacznego. Dzięki, si... Czemu ta bliska w word edicie? Daje jedzenie. Uwaga. O, Aksik, aha. Kurczę, mam tutaj bardzo dziwne dylematy. Dobra, rzuciłem tak. Też oko pająka, teraz im rzucam. To działa! To działa? Jednak. To. Aha, rozumiem. Ale rozumiem. Jesteś wariacikiem. Rozumiem, dobra. No to proszę bardzo. Ale po co ci te tabliczki? W sensie, słuchaj, to jest dla zmyłki, stary, tak, żeby nie tak, widzieli, co tak, jest co. Żeby nie widzieli, no. Ale ten stone widać, mordo, jak coś. Jaki stone? No stone pod tabliczkami, stary. Wiem, ale to nie będzie, bo na tym będzie lawa w ogóle, wiesz? Nie wiesz, o czym ty gadasz w ogóle, Mbuka. Dobra, byku, luzik. A few moments later. Musicie wybrać jedną z dziur z lawą. Pod jedną jest woda, a pod drugą nic. Chodźcie tu, skakać! Okej. Okay. Dobra, czy oni już widzą? Piękna sprawa. Stary, na lewo jest zły, jakby zły kierunek. Ej, wiesz, że trochę widać, że tam lawa się wylewa, nie? A nie, ale to może być też podpucha w sumie. Kto dobra. Nie skoczy na jeden, ten odpada. 5, 4, 3, 2, 1. O, i dobra, skaczą, trzeba ich wypychać. Ej, halo, dobra, skoczyli. Ile dużo z nich przeżyło. Się spaliło, stary, ale też dużo się spaliło. Ale przeżyli generalnie to... No jo, wygląda dobrze. Naturlik. Tak, to wygląda dobrze. Tutaj ktoś sobie pływa, jeszcze nie dowierza, że tak, to była ta dziura. Ej, ale myślę, że oni są teraz w szoku, stary, nie? Że udało im się. Ty, ale naprawdę więcej osób... Ej, parkour można zrobić, stary, skoro... Tak, właśnie o to chodziło. Kozak, to jest właśnie dobry pomysł. O to chodziło, żeby teraz, ej, ta wiesz... lawa w ogóle tak długo już spływa, tak, stary. Tak, wiem, dlatego, no bo ty z tą lawę zrobiłeś, no to... Ja zrobiłem, ty zrobiłeś. I piszą, ale stres był. O Jezu, był, o Jezu, ale stres był. Stres jak na kartkówce z niemieckiego, stary. No, ej, ale to nie jest akurat śmieszne. Ja niemiecki wiem, jest okropny. Niemieckiego.
niemieckiego. Niemiecki jest okropny. No, no, fakcik. Jeszcze ja miałem same głupie nauczycielki w technikum z niemieckiego w sumie. Ja na niemieckim, stary, zawsze jadłem. Ty chyba, stary, zawsze jadłeś, po prostu. Nie, jadłem tylko na niemieckim i na religii, bo były takie babki, że było można jeść. I teraz, jak ta woda, dobra, ta woda tutaj niknie, więc ja sobie dam undo. Chłopco, unduje tutaj. Undo. Ty, tu itemy są gracza, wezmę sobie. No nie, bo tej leci jakaś lawa, stary. Tej jakaś lawa poleciała. To nie miało tak być w ogóle. Ej, a nie możesz usunąć, jak zaznaczysz wandem, stary, to tej wody nie usuniesz i tego wszystkiego naraz? Jakby, wiesz o co chodzi, jak dasz clear? Tak się uda, stary. Wiesz co, mordo? Wiesz co można zrobić, żeby wszystko zniknęło? Po prostu popatrz, set zero. No trochę dziura tam jest, ale kogo by to obchodziło w ogóle? Expand no, 100, the replace water na zero. Dobra. Ja proponuję, stary, żeby tą górę, stary, rozwalić, żeby było jasno tam na dole. To nie. Ja ci, stary, zaraz pokażę. Będzie ciemno. Chociaż, wiesz co, dobra, rozwal tą górę. No, dobrze i mówisz. Uwa. Weź ją rozwal, ja tutaj rozwalam sobie kobla na dole, który będzie nam niestety tutaj tylko przeszkadzał, bo aktualnie teraz będziemy mieli zadanie z parkurem wieży. Parkur w wieży. To wejdzie na górę wieży, wygrywa. Nie no, w sensie, chyba nie aż tak szybko już. Ale cóż, no kto wie? Oni tutaj, o, jedzenie, macie tutaj jedzenie. Ej, o, jest sztos. Ty tam TNT wysadziłeś na górę? Ty to TNT... No, stary, no, kurde, no, nie, no co, co za amatorka. Ja bym to usunął wandem, stary, ale ja tylko na kwadratach umiem działać na wandzie, więc wiesz. Wiem, ja też. Dlatego teraz mamy problem przed tą lawą. Ale to nie jest git, ona se spłynie. Środek jest tutaj, więc... robimy turbo trudnego parkura? Nie, właśnie, on musi być, wiesz co, on powinien być... Takie po dwie kratki, nie? Taki pod speedrunki, nie? Czy coś takiego. No, taki jakiś... Taki relatywnie prosty. Czyli co, czas teraz byśmy zrobili parkour, na to wychodzi, tak? Tak, to będzie to. To jest życie. Okej, okay, dlatego co? Zrobimy sobie... A, bo jesteś niewidzialny, stary, tak. Ja się dziwię, że co jest. Dobra, tutaj pyk. Dobra, ale tylko zanim tutaj wskoczą. Dobra, oni tutaj nie powinni nigdy doskoczyć, co nie? A nie, tutaj no, powinni... Wskoczyli. Dobra, ale tutaj już nie doskoczą, tu już jest pogrzebane. Robimy go tak dookoła, stary? Wiesz, o co chodzi? No, to tak jakoś zróbmy go, wiesz. Ciekawie. Ja tutaj... Aha, bo ty tam zrobiłeś wejście. Dobra, ale to spoko, bo ja teraz, stary, zrobię coś takiego, że tutaj... No, coś się... Jakoś się to... Coś się połączy, no! Jakoś to będzie! Tutaj też jeszcze... Pyk. Okej. I trzeba teraz będą musieli tutaj na lewo skakać. Nad tymi blokami. Tutaj tak. Tu będzie takie łatwe i tutaj trzeba też znowu coś... Ej, z drabinkami może coś zróbmy, stary. Z drabinkami? No. Jak to ma być speedrun i zawody na czas, doskoczyć się nie da, bo jeszcze nie macie skakać, lol. Co Dokny. Jest z nimi? My dopiero budujemy, a oni nie możecie nie do tego można przejść. Nie można skakać! My to specjalnie robimy, co za ludzie w ogóle. I stary, tutaj będzie koniec, tu będzie koniec, tu jest koniec. A, to tym, taki, nie robimy go do samej góry, no bo wiadomo, no po co aż tak? Kto ostatni na końcu parkura? Ej, dla odpada. Odpadną trzy osoby. Dlatego dobra, dawajcie, pyk, proszę bardzo, teraz już możecie sobie doskoczyć. Teraz już możecie próbować, chociaż widzę, że oni tutaj mają spory problem. To będzie trwał wiek, nie, ogólnie. Ja tutaj będę im bloków dokładał, żeby mieli też jakąś rampę rozpędową, bo widzę, że im tutaj najbardziej też, to rozpędu brakuje. Ja poskaczę, bo to jest taki przyjemny parkour. I oglądam, kto jest, ale tutaj nie przeszkadzaj innym MWK. Dobra, wybacz, kto jest pierwszy, jaka dziedzina jest pierwsza. Tutaj, no popatrz, ty mówisz o trudnym parkour, jak oni pierwszego skoku nie potrafią zrobić. Naprawdę, stary, ja to wszystko na jednym tym. Tak, dobra, im to naprawię, bo jak oni tego nie potrafią przejść, to się boję, co będzie dalej. Ale dobra, mamy tutaj dwie osoby, które rywalizują po pierwszą pozycję, chociaż w sumie to bezcelowo, bo nie liczy się, to będzie pierwszy, ale kto będzie ostatni. Dokładnie. O, dobrze, tutaj pokoik zrobiłeś. Po wariacie, żeby nie pospadali. Może zrobię, patrz, a ja zrobię coś takiego. Ej, najcięższy skok jest ten, stary. Replace 20. O, dobra, takie coś im zrobię. A, żeby było można patchać. Żeby można, że mogliby się patrzeć. Co mi tak powiadomienia cały czas przychodzą, co to jest? Dostałem powiadomienie o tym, że prawa autorskie mi wywaliło na filmie. Co? Gratulacje, masz tutaj Blaze Rod. Ej, ja też dostaję codziennie, chociaż na jednym filmie, stary, roszczenia jakieś. No, ja też, mam jakieś zwykle stare live'y. Ale to takie, albo stare filmy sprzed 4 lat, stary, czy co? No ja na szczęście na filmach to nie łamałem prawa autorskich, ale na live'ach to notorycznie i teraz po prostu mi się sypą powiadomienia za każdą piosenkę w każdym live'ie. Dokres można do WC, co? Please? Nie! Nie można iść do Hibla. Nie masz grania. Nie, teraz musisz mamy... teraz mamy ważną rywalizację tutaj. Ja
wiem, Minecraft co będzie kolejnym etapem. Ej, bo w ogóle tutaj ludzie cały czas wchodzą. Ja widzę, że Buka, ty też, a ty idziesz sobie na spokojnie, ale wiesz, czym się różnisz ty od innych? Że ty się nie stresujesz, oni się stresują, dlatego tak wolno to przechodzą. Mordo, ja gram 9 lat w Minecraft. A tutaj jest jakaś osoba w zbroi w ogóle, która jest na samym końcu. Jest chyba ta osoba, która płakała, że nie ma że nie ma miejsca w Ender Steve? Ej, bo Steve musi przejść, czekaj. Ej, Steve jeszcze nie przeszedł, bardzo źle. O nie, Steve, on nie... radę. A może przez to, że on ma rozmyte oczy, no to widzi niewyraźnie. Nie widzi wyraźnie. Tak? Widzicie, jest blok, stary. On nie widzi, stary, dwa bloki przed siebie, stary, nie? Trzeciego bloku już nie widzi. Dobra, tutaj dam torty może, macie torty, jakbyście zgłodnieli. Macieszamy, byki. A wy tutaj na górze też macie torty, jakbyście zgłodnieli, trzymajcie, proszę tu bardzo. Tu imprezka tu się szykuje, stary. No imprezka tam jest normalnie. I co, i mówisz, że taki stary, prosty parkour. Patrzcie, MWK chciał budować parkour aż do końca wieży. Patrzcie, jaka ta wieża jest wysoka. Ej, nigdy. No, serio, stary. Ale w sumie było, można się tego spodziewać. Ale trzy osoby odpadają, nie? No to stary, trzy osoby? Już niedługo. Jeszcze tylko dwie osoby się rządzą. Tutaj jest jakaś Alex, która dumnie z marchewką kroczy przez parkoura. Ej, ale masz Steve. A ja dalej sobie powiadomienia. Już dostałem, co jest? Kolejne powiadomienie. A ta Alex daje radę. Ona da radę. Ona się boi, ale ona wie, że da radę. Ona dała radę, że tylko dwa skoki ją dzielą od tego, żeby przejść dalej. Naprawdę daleko. A ten rozmyty? Ej, ten rozmyty będzie jednym z tych trzech, którzy nie odpadną. Popatrz, nie dość, że nic nie widzi, to oby, i to przechodzi normalnie. Oby nie spadł. Mordo. Oby nie spadł. Trzymam kciuki. Wszyscy na, teraz na live'ie, na live'ie. Znaczy, to nie jest live. Ale na premierze. Na premierze. Wszyscy piszcie. Dalej rozmazany. Uda ci się. No, rozmazany. Nie zostawiajcie łapki. Nie! Zostawiajcie łapkę rozmazany. W górę. Tak mocno w ciebie wierzyłem, gościu. Tak daleko byłeś. Smutno mi. Dobra, zróbmy inaczej. Żeby im nie było za łatwo. Zaraz zacznie się podnosić lawa. Dlatego mocno ja tutaj... peści. Dobra. Ej, to może łatwiej jest tyk im jakoś, tyk? To co? Robimy ułatwienie, bo to jeszcze jedna osoba musi przejść. Nie, nie, czy dwie, nie, dwie. Nie, 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 to spokojnie. Nie uwaga. Cyl lawa 14. Dobra, 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 już jest kolejna osoba. Rozmazany! Rozmazany zginął? Rozmazany has been burned. Napiszcie znicz w komentarzu. Ej, smutno mi mega. Ej, teraz to oni w ogóle mają presję, stary. O, kolejna osoba spadła. Jest kolejny Steve z jakimś gościem. Tak wiem. Nagle zaczęli to przechodzić. Nagle się zestresowali. Kolejna osoba spadła. Zobaczymy, czy mu się uda. Czy tobie się uda? Czy tobie się uda, Steve? Ja już nawet nie podnoszę lawy, bo to już jest po zawodach. Czy to jest ta właśnie ostatnia osoba? Tak, to jest ta ostatnia jest osoba za wyselekcjonowana na... Tak! 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 Udało się. Udało się normalnie. Byczo się udało. Dawaj, ja zniszczę raz ten cały parkour, nie? A ja mam pomysł na kolejną rywalizację. Kolejną rywalizacją mogą być chociażby na przykład kowadła, mi się wydaje. A, spadające? No tak, normalnie, no. Spadające kowadła z góry, bo tutaj mam taką fajną, pełną arenę, że aż... bolałby mnie serduszka, jakbym tego nie zrobił. Oni się pytają, co teraz? Teraz to my mamy kolejną konkurencję. Teraz kowadła. Teraz kowadła, więc znowu sobie... Z dużej wysokości, żeby one zabijały, wiesz o tym? No wiem, no ale to jest duża wysokość w sumie, nie? No, stąd tak. No, stąd tak. Jest, no. Stąd to jest duża wysokość. I zobaczmy. Cyl, anvil, 13... Aha, bo to jest wszędzie ten, dobra, to damy... O, tyle kowadę. Uwaga, leci. Czy zabiło kogoś? Zabiło? Nawet nie widziałem, stary. Uwaga, kolejne kowadła lecą. Let's go, zobaczmy, co się stanie. O, kolejna zabiło. Osoba zginęła, tak, kolejna osoba zginęła. Dobra, trzecia seria kowadeł, ile osób ma zostać? Nie wiem, stary, na razie to zrzucamy po prostu. Dobra, okej. Więc normalnie lecę sobie, pyk, okej. Ej, one cały czas lecą w te same miejsca, no. Tak? Aha. Nie, nie lecą w te same miejsca. Teraz nie, ale wcześniej tak. O, dobra, teraz, stary, popatrz, teraz jest, stary, wysyp. O, teraz masakra. Teraz jest wysyp, patrz, jak to leci. O ja! Ej, zabiło typa. Dobra, to już ostatnia seria kowadeł. Ile tutaj mamy teraz osób? Zostało jeszcze sześciu graczy. Zostało sześciu graczy. No dobra. To coś, co mi się ostatnio bardzo spodobało. Spawn. Jakie jest szybkie w miarę zwierzę w Minecrafcie? Ocelot. Ocelot, ale agresywne. A, agresywne? Tak, tak. Mały tak. Zombiak, stary. No nie wiem. Dobra, zróbmy inaczej. Weźmy sobie Weaver Skeletona, tak samo jak ostatnio w domu. Kto zostanie złapany przez szkieleta, odpada. Dobra, stawiamy więc szkieleta i zobaczymy. Popatrz, czy jakoś ten szkielet uderzy chociaż? Wydaje mi się, że on się fokusuje na jedną osobę, mordo. Czy nie? Nie. Chociaż
chociaż, czekaj. Nie, on się nie fokusuje na jedną osobę. Nie, ale on muszą być bliżej po prostu. Jak kogoś dotnie ten szkielet, to wtedy tą osobę musimy zabić już, Marcin, bo szkielet go na pewno nie zabije. Dobra. Postawię jeszcze cztery szkielety. Uwaga, teraz się zaczyna robić ciekawie. Oni uciekają, popatrz, jak grupką. O, zaczęli się rozbiegać. Doszło do deformacji składu. Wow, już prawie go złapali. Ale było blisko. Prawie go złapali. Prawie go złapały. Może zróbmy jeszcze tak. Speed potion, to czego w końcu nie było ostatnio. Dobra, pyk, proszę bardzo, szkieletki. O kurde. Ja to im chyba tutaj muszę jakiegoś postawić. Dobra, uwaga, ej, dobra, ja widziałem, ta Alex. Dobra, zabita została przez Wither Skeletona, dobra. Zobaczymy, czy jeszcze... O, to został złapany. Dobra, kolejna osoba została złapana. Dobra, dawaj, okay. Zabijamy teraz Weavery. Okej. Okay. To teraz zginie w tym czasie, no to już trudno, to już zginie. To już zginie. A ile mamy osób? Mamy 5 osób, 6 osób mamy. 6 osób mamy. Okej, okay. To co? Robimy teraz, może... 5 mordo, nie 6. 5. Dobra, czyli jednak mamy 5. Dobra, proste pytanie, dawaj, jakieś pytanie minecraftowe mi podsuń. Ale łatwe czy trudne? No łatwe, żeby tylko na czas mieli. Ile w staku mieści się przedmiotów? Ile jest w staku przedmiotów? 64. Dobra, Natix. Dobra, Natix pierwszy. Dobra, Natix. Ostatnią teraz... osobę po prostu ten, czaj, nie? TP... Nie zabijamy ostatniej osoby, tylko ja Natix sobie tepnę. Słuchaj, Natix, ty tutaj masz teraz dobry moment, masz. Zabij dwie osoby, Natix. Oj. No, zabij dwie osoby. Okej, okay, na kim się teraz sfokusuję? Sama się pewnie teraz musi zastanawiać, co zrobić. Napisała tylko, że on. Już? Tak. Zabij dwie osoby, Natix. Leci. Leci od razu. Leci. Na kogo poleci? Na tą różową chyba leci. To jest jakiś fokus. Ona jej chyba po prostu nie lubi. Chyba, nie że... lubi jej. No, nie lubi. Dobra. Zabiła tą białą i teraz leci po kolejną osobę. Kim będzie kolejna osoba? Nie ten gościu. Ej, to jest ciekawe. To jest ciekawe, że ona go nie zaatakuje. Ona chce być chyba jedyną dziewczyną. Ale nie, jest jeszcze jedna dziewczyna. No, jest jeszcze jedna dziewczyna. Mi się wydaje, że tutaj doszliśmy do jakiegoś sojuszu, no ale w sumie, ej, ta Alex... Dobra, zostały trzy osoby, stary. Dobra, więc mamy trzy osoby. Konkurencja dla trzech osób. Co mogłoby być konkurencją dla trzech osób? Co oni robią? Co ty jej robisz, chłopie? Ona cię uratowała, ty tutaj... No, nie będę mówił w sumie. To pierwszy wejdzie po drabince na górę, stary, po prostu. O, zrobimy tak. Zrobimy King of the Ladder. Co to jest King of the Ladder? Nie wiesz, co jest King of the Ladder? Nie, stary, nie ogarniam chyba. Dobra, to stary, ja już ci powiem. Chodzi tutaj o to, że każdy do ściany, bo nie tu. Co ty robisz, chłopie? Nie tu. Kto pierwszy na górze, ta? Tak, kto pierwszy na górze i to się tam utrzyma też. To jest ważne. A, kumam. I to już zostaje jedna osoba, zwycięzca. Tak. Tak mi się wydaje, że taka rywalizacja na koniec będzie jak najbardziej adekwatna. Czy całkiem git. Okej. Okay. Kto się utrzyma najdłużej na szczycie, można się bić, wygrywa, ale najpierw... Bez miecza, rozejść, mordo, bo Natix ma na przykład miecz. Na inne ściany. A Natix ma miecz, mordo, więc trzeba jej powiedzieć, i że bez miecza. Tylko łapki. O, łapki w górę! Zostawcie, jeżeli dotrwaliście do tej minuty, a jeszcze nie zostawiłem. Ej, dobra, bo ja mam tutaj... na wszystko oko. Stary, oni są beznadziejni. Oni w ogóle ci stają w kantach. Dobra, ja im tutaj może dam... Zaznaczmy, się. Gdzie... No, zaznaczmy im po prostu. Na czerwone bloki, bo co wy tutaj dzisiaj knujecie? Wy tutaj próbujecie coś oszukać. O, no i git. Na czerwone bloki. No, ta to w ogóle dobra. Zajarzyła po miesiącu, człowieku. Po miesiącu, no. No cóż, zaczynamy. Start. Kto najdłużej na górze sobie poradzi, ten wygrywa. Ulala. Dobra, ten... Co jest? Czemu i co ją? No bo napisz im może odliczanie jakieś, czy co? Bo oni są niekumaci dobra. Chyba. 3, 2, 1, 0. Start. Jazda, i polecieli. Kurde, pierwszy jest ten gościu. Bo... O, dziewczyny się rzuciły od razu na siebie. Ej, to już mamy zwycięzcę. A nie, dobra, nie. Zobaczymy, czy on się tutaj utrzyma. Oj, zepchnęła go od razu. Przeciął Phantom, stary. Nieplanowany zawodnik. Phantom. Oni cały czas się biją o miejsce na górze. Oj, Phantomy zrzuciły. Nie. Tak. Widzicie, dlatego warto spać w Minecraft. O ja. Dobra, na razie idzie im beznadziejnie. Taka jest prawda. O. Dobra, on się trzyma, ale spadł. Ale spadł. Ale się tu dzieje. Mocno, te Phantomy jeszcze. Co jest? Time set 0 zróbmy może. Może tak będzie łatwiej. No łatwiej, bo te fantomy
duże utrudnienie, nie? No, te fantomy to jest solidne utrudnienie. Oni się tam biją na dole w ogóle, dobra. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ja z tego co widzę, to on na razie do tej najczęściej był na górze, nie? Najczęściej, no. Ja, przeskoczyła. Nie, myślałem. Myślałem, że przeskoczyła, nie. Patrz, jak ją wypchali, co jest... Ej, nie, ewidentnie ten typeczek tutaj wygrywa. Ewidentnie ten typeczek tutaj wygrywa. Dobra, no, jeżeli on ma przewagę... Stop! Dobra, trzeba zniszczyć tą drabinę. Słuchaj, to zróbmy w taki prosty sposób, no. Dajmy im miecze i niech się biją. Tak, coś na takiej zasadzie, tyle że... To jest ring, stary, to jest Ej, ring. Ej, stary, albo daj dookoła lawę, stary, i tyle. I nawet bez mieczy. Macie jedzonko? Proszę bardzo, mam nadzieję, że wam się spodoba. Ile mam jeszcze nagrywania? A, jeszcze mam, dobra. Czy będą mam miejsce na dysku? Halo? Dobra, mam miejsce na dysku, jest git. Tylko dziewczyny. Aha. Jeden versus jeden, bo one były słabsze, on ma zagwarantowaną pozycję. No ty się posuń stąd, masz miecz za tobą. Dobra, ale to nie ważne, ten miecz. Go. Do rogów. Kto zginie albo wpadnie do wody, odpada. Zaczynacie na zero. 3, 2, 1, 0. Poleciały. Kto go wypchnie? Oj, wleciała, dobra, ta wleciała. Ta, ona odpada. Ona odpada, niestety. Pierwsza wleciała do wody. Ile wysypała z siebie. No, i on miał enchanting w ogóle. Co jest? Dawaj teraz dookoła lawę, stary. I teraz po prostu ta osoba, co wpadnie do lawy, przegrywa i zostanie zwycięzca. I co teraz? Żelawę zamiast wody, stary, i tyle. Dobra, będą się spychać. Tak i zrobimy. Stańcie tutaj. Dobra, tutaj w ogóle. Tak, tutaj, bo ja tutaj w tym momencie będę robił, wiesz co? Lawa na 14. Okej. Okej. Mam nadzieję, że tutaj się i zbyt nie boją. Na bank się boją, stary. Cyl, 1 na 5. Coś... Okej. Dajmy na środek jeszcze kaktus. Dajmy stary. Kaktus na środek. To będzie element strategiczny. Tak. To wpadnie, ten odpada. Możecie tylko patyków używać. Zaczynacie na 0. 3, 2, 1, 0. Dobra, więc zaczęło się. On wleciał na nią i wypchnie ją. Patrz! Oj! Jakie to szybkie było. No tak. Jakby... Dobra, to teraz czas na nagrody. Teraz czas na nagrody. Słuchaj, z racji, że dzisiaj mieliśmy szarą burą wieżę, to ty trzymaj szarego shulkerboxa. Netherite'owe rzeczy. Masz jeszcze wiadro, bo wiadro jest spoko. No, masz elytrę i masz ten. Bóg. I nie wiem, masz pół staka TNT. Wiem, stary, masz dynię świecącą, fajna rzecz. Melona masz jeszcze. Masz obraz fajna rzecz. Obraz. Masz tripwire hook, to też jest fajne. Masz dzwon, stary, będziesz mógł sobie zadzwonić. Nie wiem, masz kwiatuszka, bo kwiatki też się daje. No, masz ciasto i ten. Zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się już jutro. Bawcie się. Zostawiamy go tak tu, nie? Samego. Tak. Cześć. Kozak.